występują. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida. Kiedy będziesz moja, odcinek 150. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Entra en mis horas, sálvame ahora. Abre tus brazos fuerte y déjame entrar. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Dowiedziałem się, że Fabian usiłuje przejąć kontrolę nad Cafetalero. Co z tego? Może robić, co chce. Byle w granicach prawa. Przeczytaj. Operacje Cafetalero przeprowadzone w czasie, gdy Mendes zginął w wypadku. Se trata de exportaciones ficticias. Chodzi o fikcyjny eksport. Perdóname, Carlos, pero esto no demuestra nada. To żaden dowód. No, twoje podejrzenia są poważne. To dokumenty z Urzędu Celnego w Nowym Jorku. Potwierdzenie odbioru 25 tysięcy worków. A z tego, co wiemy, powinni byli wysłać co najmniej 50. I co myślisz? Cafetalero, a dokładnie Fabian, sprzedaje Julianowi 25 tysięcy worków zepsutej kawy, a jego klientowi również 25 tysięcy, tyle że dobrej jakości. Mira, Carlos, en principio la historia que me estás contando. Ta historia wydaje mi się zbyt okrutna. Ahí están los documentos. Masz dokumenty. Wyciągnij własne wnioski. Tú hablaste de exportaciones ficticias y eso es. Ciężko udowodnić fikcyjne zamówienia. Bueno, no, no es imposible. Ale nie jest to niemożliwe. Déjame revisar esto, sí. Déjame. Przyjrzę się tej sprawie. Jeśli okaże się, że Cafetalero dopuściła się przestępstwa, najlżejszą karą jest odebranie licencji. Oprócz sprawy karnej. Zostawiam ci dane. Gracias, Carlos. Dziękuję. No me des las gracias. Haz lo que tengas. Zrób to, co do ciebie należy. Buenas tardes. Do widzenia. Que venga el asesor legal. Przyślijcie mi radcę prawnego. Bueno, mantente contacto, sí? Będziemy w kontakcie. Wezwę cię, kiedy zajdzie potrzeba. Pomyślałem, że powinieneś wrócić do pracy. Mam nadzieję. Listo. Chyba połknął przynętę. Jakie masz plany wobec Rafaela? Mantenerlo oculto hasta que lo necesite. Na razie nie będziemy go ujawniać. Sinceramente no creo que nos sirva como elemento de cargo. Słabo to widzę. Todo el mundo sabe. Wszyscy wiedzą, że wykonywał twoje polecenia. Exactamente. Owszem. Estuvo bajo mi servicio hasta que traicionó. Dopóki nie zawiódł mojego zaufania i stał się wspólnikiem Eleny Olivares. Se convirtió en cómplice de Elena Olivares. Alguien tiene que haber operado. Ktoś przecież musiał działać za moimi plecami, skoro nie wiedziałem, co się tu dzieje. No crees? Me
Me sigue pareciendo arriesgado. To zbyt ryzykowne. Sabes que así es como me gusta jugar, Maldonado. Tak właśnie lubię. Todo wszystko albo nic. Y esta vez tym razem gramy o wszystko. Te juro que no entiendo, Diana. Wszystkie twoje ubrania były porozrzucane po pokoju. W szafie totalny bałagan. Chyba ktoś czegoś szukał. Trzymałaś tu coś kosztownego? Nie, biżuteria znajduje się w sejfie babci. O czym myślisz? Ktoś wierzył, że coś tu znajdzie. Miguel? Może, ale ktoś musiał go widzieć. Twierdzisz, że nic nie zabrano? Tak myślę. Sama musisz to sprawdzić. Oczywiście wyjadę po ciebie. Porozmawiam z babcią. Cierra muy bien la recámara. Zamknij sypialnię i wszystkie rzeczy. Mam złe przeczucie. Bueno, después hablamos, ¿sí? Zadzwonię. ¿Dónde está Daniela? Gdzie jest Daniela? Me parece que arriba con Jara. Chyba na górze. Llámala. Zawołaj ją. Quiero hablar con las dos. Chcę porozmawiać o ślubie Diego, ale bez Harolda. Y no quiero que Harold esté presente en esta plática. Nie rozumiem, po co się tak tłumaczysz. Nie tłumaczę się, ale ty i ja... Uważam, że to nie w porządku. Nie chcę być szefową całego działu. Martita, te lo mereces. Zasłużyłaś na to. Avellaneda i Mariano obdarzyli cię zaufaniem. Nie zawiedź ich. Pero qué vas a hacer tú, Elena? A co będzie z tobą? Te voy a hacer de qué? Pues me voy a Londres. Lecę do Londynu. Pero no te vas a quedar allá. Nie zostaniesz tam. Sanz mi powiedział. Me lo acaba de decir el licenciado Sanz. ¿Y qué más te dijo? I co jeszcze? Te vas a casar con Diego. Że wychodzisz za Diego. ¿Por qué, Elena? Digo, si ya tomaste la decisión. Podjęłaś już decyzję, więc dlaczego wciąż dręczysz Mariana? Eso también te lo dijo él. To też ci powiedział? Sama to zauważyłam. Lecę tam do pracy. Jeśli to mu przeszkadza, cóż, jego problem. Ja odbiorę. Gerencia Relaciones Públicas? Public Relations. Sí, ella habla. Przy telefonie. ¿Qué se le ofrece? Czym mogę pomóc? Hablar con usted? Mam dla ciebie propozycję. La finca San José, San José w zamian za twój spokój. De qué habla? Słucham. Mire, Elena. Yo sé que sus intenciones en este Wiem, że szykujesz się na stanowisko szefowej oddziału międzynarodowej organizacji kawy. Skandal na pewno zaszkodziłby twojej karierze, jak i pikantna znajomość twojej matki z moim dziadkiem. Escúchame bien, licenciado. Nic ich nie łączyło. A pan powinien się wstydzić. To przecież jemu zawdzięcza pan firmę i nazwisko. Sam nie zdołałby pan nawet otworzyć sklepu z butami. Tranquila, Elena. Spokojnie. Tranquila. A quien menos le conviene. Akurat ty nie powinnaś mówić takich rzeczy. Przypominam ci, że to właśnie dzięki mnie i tylko mnie stałaś się wielką pani menadżer. Niczego panu nie zawdzięczam. Zastanów się. Daję ci szansę na dalszy rozwój. Nie powinnaś mieć we mnie wroga. Mire, señor Sánchez Serrano.
Przede wszystkim nie boję się pana, a jeśli chodzi o posiadłość San Jose, to wolę przekazać ją organizacji charytatywnej, niż pozwolić, aby trafiła w pańskie ręce. Ryzykujesz? Idź pan do diabła. Połącz mnie z mamą. Komunikamy Marta, por favor. Mira, hay que mantener cerrada esta parte. Trzeba odizolować tę część domu. Nikt nie może tu wchodzić. Rozumiesz? Sí, don Jeremy. Oiga, yo le quería comentar desde la otra vez que Matilde ha estado viniendo. Matilde ostatnio często pytała pana, a czasami kręci się tylko po dziedzińcu. En el patio dando vueltas. Pero no se ha metido aquí adentro. Wchodziła do domu? Pues no. Nie. Bueno, yo no me he dado cuenta. Ja nie widziałam. Voy a hablar con ella. Porozmawiam z nią. Mira, de todas maneras, cuando la veas... Daj mi znać, kiedy ją zobaczysz. Sí, sí, claro que sí. Oczywiście. Jeremy, vengo del pueblo. Rozmawiałem z ludźmi z Coatepec. Mówią, że kręci się tam paru typków, którzy oferują tlenochlorek. Jedziemy? Co im powiemy? Dowiemy się, czy handlowali z Miguelem. Sabes qué? Wydaje mi się, że Juancho wie coś na ten temat. Zapytajmy go. Digas que tú no lo sabías. Tylko nie wmawiaj mi, że nie wiedziałaś. Abuelita, te juro que no me lo había dicho, pero qué padre, ¿no? ¿Tú qué opinas, Diana? Co o tym sądzisz? Yo soy la menos indicada para nie mnie wydawać opinię. Ya me equivoqué una vez. Już raz się pomyliłam i zniszczyłam życie Diego. Masz okazję dowieść, że stoisz po jego stronie. Daniela, deja que tu hermana... Pozwól jej mówić. Lo que pasa es que... Yo sí entendí la lección, abuela. Dostałam nauczkę. Teraz już wiem, że nie mam prawa wtrącać się w jego życie. Jeśli chce poślubić Palomę, proszę bardzo. To wszystko. Nie zgadzasz się? Zgadzam, ale twoja siostra ma rację. Nasze życie przemieni się w piekło. My trzy przeciwko całej rodzinie. Będziemy musiały bronić małżeństwa Diego. Bo jak dobrze wiecie, Angela i Barbara zrobią wszystko, aby je zniszczyć. Fabian również, co oznacza całkowity rozpad mojej rodziny. Wybacz, ale nic im do tego. Ay, Daniela. Cały czas naciskają na Diego, chociaż nie znają jeszcze jego zamiarów. Fabian poprosił mnie o pomoc w przejęciu Café Dalero. Przy okazji dał mi do zrozumienia, że kiedy wyjechał, Diego i Elena zrobili jakieś przekręty w firmie. Chyba mu nie uwierzyłaś. To kolejne kłamstwo Fabiana. I właśnie przed tym musimy chronić Diego. Jak? Moim zdaniem należy dokonać wreszcie podziału majątku. Elena, estoy arreglando lo de mi viaje a Madrid. Myślisz, że zdążymy uzgodnić wszystkie szczegóły, zanim wyjadę do Madrytu? Pues sí, sí, no hay problema. Jasne. ¿Puedes ir mañana? Może być jutro? Hoy no puedes, vas a ver a Diego. Dzisiaj widzisz się z Diego? Nada más te pido que si es tylko posible, zarezerwuj sobie cały dzień. Todo el día musimy pozamykać wszystkie sprawy, żeby Marta nie miała kłopotów. No tenga problemas.
¿Se podrá? Claro, y también para aclarar wyjaśnić moje obowiązki w Londynie. Niedawno mówiłeś, że potrzebujesz tam silnej asystentki, a nie smutnej neurotyczki, która wspomina dawne czasy. Pamiętam. Ja natomiast potrzebuję szefa, jakiego kiedyś znałam, a nie idiotę, który powtarza wciąż, że cię kocha. Nie martw się. Tamtego Mariana już nie ma. Nie chciałam tego powiedzieć, nieważne. Wykonuj swoje obowiązki i pozwól mi pracować. Jeszcze jedno. Powinnaś była uprzedzić mnie, że wcześniej wychodzisz. Nadal jestem twoim szefem. Proszę nie wychodzić, kiedy mówię. Uzgodnijmy, jak się pani do mnie zwraca. Po imieniu? Czy per pan? Wszystko jedno. Jeden sposób oznacza przyjaźń, zaufanie, a nawet zażyłość. Drugi? Dystans i brak zainteresowania. Na który zasługuję? Mariano. Voy a salir. Wychodzę. Regreso más tarde. Wrócę później. Te espero. Będę czekał. Martita, nie masz nic do roboty? Lo estoy esperando a usted, licenciado. Czekam na pana. Sí. Proszę. Pásale. A mí lo que me preocupa es lo que me dijo Paloma. Fabian nadal chce przejąć San Jose, a to oznacza, że czeka nas sprawa w sądzie, którą z pewnością wygrają. Mieć pieniądze nie znaczy mieć rację, tylko że oni potrafią kupić sobie rację i wtedy nas krzywdzą. Myślałam, że Doña Inés zapyta mnie, czy też powie, co robimy, aby wesprzeć Diego i Palomę. Ale ona przyszła z innym nastawieniem. Eso lo tienes que hablar muy bien con la ragazza. W takim razie musisz porozmawiać poważnie z Palomą. Lo mejor es alejarse. Być może trzeba będzie zerwać kontakty z tą rodziną. Nic nie rozumiesz. Jak możemy zerwać z nimi kontakty, skoro ci dwoje biorą ślub? Wszyscy będziemy wtedy jedną rodziną. A zatem jedźmy wszyscy do Londynu. Todos? Jak to wszyscy? Como Todos. Todos. Wszyscy. Usted con nosotros? Ty też? Yo contigo. Z tobą, mamusiu. Ay, Juan Carlos, no sea así. Nie mów tak, bo narobię sobie nadziei. Es una posibilidad. To bardzo możliwe. Mamo. Nic mi o tym nie wiadomo. Kiedy poprosili o kontakt z kimś, kto sprzedaje tlenochlorek, posłałem ich prosto do diabła. Ale pamiętam, że był tam również Don Miguel. Podarłem wizytówkę, więc nie mógł się z nimi skontaktować. A może nie podarłem? Szlak. Sprawdzałem, opanowała plantację? Na razie znaleźliśmy tylko dwa ogniska. Gdyby Don Miguel sprzedał tlenochlorek, to wszystkie krzewy byłyby już chore. Co robimy? Kontynuujemy zbiory. Musimy być jednak bardzo czujni. Mam nadzieję, że było tak, jak mówi Juancho. Jutro porozmawiamy z wierzycielami Ricarda. Mam dość pieniędzy na koncie? Tak, ale ledwo wystarczy ci na okup dla Miguela.
A jeśli bank nie udzieli ci pożyczki, będziesz zrujnowany. Odkuje się na zbiorach. Uważam, że to zbyt duże ryzyko. Muszę uwolnić się wreszcie od Berenice i jej rodziny. Miguel się odzywał? To my mamy zadzwonić. Powiedz mu, że dostanie pieniądze i umów się co do odbioru dziecka. Załatwmy to drogą prawną, nie ulegaj szantażom. Berenice i tak przyjdzie do nas w sprawie rozwodu. Wtedy dogadamy się co do dziecka. W przeciwnym razie nie otrzyma żadnych alimentów. Nie da się z nimi negocjować. To dwójka przestępców, a ja nie oddam im syna. Więc poślijmy ich do więzienia. Chcę jak najszybciej uwolnić się od tych ludzi i poślubić Palomę. Me voy a casar con Paloma. Diego, termina bien las cosas antes de pensar. Pozamykaj najpierw wszystkie bieżące sprawy. Perdóname que te lo diga, pero siempre actúas precipitadamente. Wybacz, że to mówię, ale zawsze działasz pochopnie. No es nie chodzi mi o Palomę, ale o to, co masz teraz załatwić. Con que Paloma me acepte. Pragnę być z Palomą i moim synem. Nieważne, ile to będzie kosztować. Adiós. Hola. Już jestem. Si esta era la sorpresa. To ta niespodzianka? Me encanta. No. Fajna. Esta no es. ¿Cómo que no es? Mam inną. No. Jak to? Necesito que vengas con los ojos. Musisz zamknąć oczy. Sí. Co takiego? Claro que sí. Nie chcę. Espérate. Yo te llevo, no te va a pasar. Nic ci się nie stanie. Señora Inés. Przyszedł pan Juan Francisco. Oiga, niñas, me dejan solo. Zostawcie nas samych. Sí. Vamos, hola, pues. Hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Witaj, synku. Qué guapo. Los dejamos a solas para que porozmawiajcie sobie. No sé por qué, pero... Nie wiem czemu, ale wyczuwam problemy. Y no me digas que czyżby chodziło o Fabiana? De quién más? A jak myślisz? De Fabián y de Diego. O Fabiana i o Diego. Diego se va a casar con Elena Olivares. Diego żeni się z Eleną Olivares. No tengo que decirte lo que va a suceder cuando el resto de la familia se entere. Kiedy reszta rodziny się dowie. No, que el resto de la familia, de tu familia, cuando se entere tu familia. Y como yo quiero evitar problemas, pues ya tomé una decisión. Dlatego podjęłam pewną decyzję. Jaką? Mira, le voy a dar a Fabián. Pójdę Fabianowi na rękę. Lo que está peleando. Voy a aceptar que pozwolę mu kupić El Cafetalero. A ver, Paloma, ven. Tranquila, es para este lado. Z tej strony. Popchnąłeś mnie. Nie ma tu żadnego schodka. A o tamtym ci powiedziałem. Jesteśmy. Otwórz oczy. Powoli. Esta era la sorpresa. Oto moja niespodzianka. Pensé. Pomyślałem. Diego. No. ¿Crees que vamos? Nie za bardzo się pospieszyłeś? Digo. Musimy załatwić sprawę twojego syna i rozwodu. ¿Cuándo te vas a Londres? Kiedy lecisz do Londynu? W przyszłym tygodniu. Entonces nada más tenemos. Więc mamy tydzień, żeby wszystko przygotować. Porque tú. Bo wrócisz z Londynu na ślub ze mną. Eso fue lo que me prometiste, por eso te voy. Tak mi obiecałaś i tylko dlatego cię puszczam. De lo demás no te preocupes. Reszta sama się ułoży. Señoritas te están esperando para tomar. Panie chciałyby wziąć miarę. Ten cuidado con el anillo de compromiso. Uważaj na pierścionek.
Fabián może doprowadzić nas do bankructwa. No puedes dejarle la empresa. No se la vamos a dejar del todo. Nie stracimy nad nim kontroli. Habla con él, pregúntale cuáles son. Zapytaj go, jak zamierza spłacić rodzinę i odkupić udziały Bernarda. Y después para comprarle su parte a Bernardo. Eso ya lo discutimos, madre. Już mówił. Chce zaciągnąć kredyty i sam zarządzać Cafetalero. Co będzie, jeśli powinie mu się noga? Mira, cálmate, Juan Francisco. Ven, uspokój się i usiądź. Vamos a hablar aquí. Fabián no va a poder. Nie zrobi żadnego samodzielnego kroku, no haya, dopóki nie zapłaci nam całej sumy. Tampoco va a poder. Nie będzie też miał pełni władzy, spłacając kredyty w banku. Así que en caso de que ponga en peligro. Jeśli narazi firmę na niebezpieczeństwo, zmienimy decyzję i odzyskamy kontrolę. I podemos recuperar el control. No. Es demasiada confianza, madre. Fabián wymknie nam się z rąk. Mijo, eso es precisamente. Właśnie lo o to que mi chodzi. Estás hablando. Chcesz zastawić na niego pułapkę? No, mijo. Nie. Mam na myśli zwykłe interesy. Chcę dowieść, że każdy w tej rodzinie będzie miał swoje własne miejsce. Roberto, perdón, puedo hablar contigo cinco minutos? Masz chwilę? Wejdź. ¿Qué pasó? Coś się stało? Problemy z Fabianem Sanchezem Serrano. Dokumenty z Urzędu Celnego w Nowym Jorku. Nie wszystko wydaje się być w porządku. Nasz radca już się tym zajął. Zamierzasz nałożyć na nich karę? No, to nie takie proste. Musimy upewnić się, że mamy do czynienia z oszustwem, a nie ze zwykłą pomyłką. O co chodzi? Jestem już gotów do wyjazdu. Ale podobnie jak Paloma, potrzebuję kilku dni, aby pozałatwiać sprawy prywatne. Muszę na przykład sprzedać mieszkanie. Zachowujesz się tak, jakbyś miał tu nie wrócić. Bo nie zamierzam wracać z Londynu. Liczę, że znajdę tam to, czego tak długo szukałem. A jeśli nie, tym bardziej nie będzie tu dla mnie miejsca. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, yo te lo ruego. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar. Te ruego. ¿Qué? ¿Cómo que Diego se va a casar con la Diego doctora? ¿Genicia es robotnicą? Es una broma de mal gusto, ¿verdad? Kiepski żart. Diego no puede cometer. Nie możesz robić takiego głupstwa. No, no, no puede. Aunque Berenice se haya ido. Berenice nadal jest jego żoną. Najpierw muszą się rozwieść. Supongo que Diego. Domyślam się, że Diego już się zajął tą sprawą. Lo importante del caso es que dentro de. A Elena Olivares wkrótce wejdzie do naszej rodziny. Va a formar parte de nuestra familia. No, nunca. Nie dopuścimy do tego. Obawiam się, że nie macie tu nic do powiedzenia. Przekaż Fabianowi, że babcia chce z nim rozmawiać. Dokąd idziesz? Tam, gdzie mieszkam od paru dni, do hotelu. Ale najpierw na spotkanie. No, no, no.
Eso nada más era lo que nos faltaba. Cholerna Berenice. Maldita Berenice. A buena hora se le ocurrió largarse. Że też musiała zwiać ze swoim kochankiem. Mejor que se haya alargado. I dobrze. Para mi nieto, przynajmniej nikt nie będzie zagrażał pozycji mojego wnuka. Legítimo heredero de la familia. Es que no te das cuenta, Ángela. La virtud de Berenice. Jej zaletą było to, że nie mogła mieć dziecka z Diego. Pero con la recolectora. Z robotnicą będzie inaczej. Pues entonces, tendrás que tym bardziej de no musisz teraz na siebie uważać. Nie możemy pozwolić, żebyś znowu straciła dziecko. Barbara. Pamiętaj, że nosisz w sobie przyszłość tej rodziny. Sí, son muy buenas piezas. Piękna biżuteria. Por supuesto. Naturalnie. Siempre me encargué de regalarle a mi esposa. Kupowałem żonie tylko to, co najlepsze. Espero que me ofrezca un buen precio. Liczę więc na wysoką cenę. Lamentablemente, señor de Heiros, mi negocio. Niestety nie zajmuję się handlem używaną biżuterią. De hecho, yo compro las piezas para skupuję ją, aby stopić metal i wyjąć kamienie. Y se ocupan las piedras. Eso sería una verdadera tontería. Co za głupota, to unikalne wzory. Pues sí, pero a mí no me sirven. Mnie się nie przydadzą. Esto es todo lo que le puedo ofrecer. To wszystko, co mogę dać. Esto no es ni la cuarta parte. Nawet nie jedna czwarta wartości. Esa es mi oferta. Więcej nie mogę. Es un robo. Rozbój, biały dzień. Hablando de robos, a propos, ¿tiene facturas para ma pan może rachunki za te rzeczy? To podwyższyłoby ich wartość. Nigdy więcej nie nazywaj mnie złodziejem, idiota. Prowadzimy tu rejestr wszystkich transakcji. Proszę nie wracać, jeśli chce pan uniknąć problemów. Inaczej policja sprawdzi, czy to faktycznie biżuteria pańskiej żony. Bueno, pues yo creo que con eso y nos trae una botella de tequila. I butelkę tequili. No, correcto. No se les ofrecería mejor. A nie wolą państwo meksykańskiego wina? Los vinos mexicanos son. Nasze wina są równie dobre, jeśli nie lepsze od importowanych. Yo lo conozco, ¿verdad? Ja pana znam. Que usted no es el oficial. Urzędnik sądowy? Zgadza się. Co pan tu robi? Pracuję. Ale czemu tutaj? Sądy kiepsko płacą. Narażałem się na kontuzję. Proszę nie przypominać. Pan też mnie nie oszczędził. Dać to wino? Chcesz? Dobrze. Butelka. Tylko proszę nie szaleć. Bez obawy. I co ty na to? Nadal pamięta twoje ciosy. Zaczynam się ciebie bać. Na czym skończyliśmy? Jorge ma im powiedzieć, że dostaną te pieniądze. I myślisz, że Berenice odda ci syna? Żadna matka nie byłaby w stanie sprzedać własnego dziecka. Nie znasz Berenice. Wiem, co myślisz. Sirve de algo confesar que fui. Przyznaję, że byłem idiotą. To wystarczy? Martwię się. Co na to twoja rodzina? Wiedzą, co zamierzasz? Częściowo. Jedynie Jorge zna wszystkie szczegóły. Babcia ma wielkie serce i na pewno zaakceptuje to dziecko. A pozostali, czyli Fabian, Barbara, Angela, nawet wujek odetchnął z ulgą na wieść, że Ricardo nie jest pierworodnym. A wiedzą, że ty i ja... Domyślam się, że babcia już im powiedziała. Paloma, ¿tienes miedo? Boisz się? Tak.
Bardzo. Sí, bastante, Diego. El miedo es porque no estás segura. Bo nie jesteś pewna, czy chcesz mnie poślubić? No. Przeciwnie. Al contrario, de veras, eso es lo que yo más deseo en este momento. Pragnę tego najbardziej na świecie. Pues también es lo que ale boję się, co będzie potem. Yo no voy a permitir que se metan. Nie pozwolę, żeby wtrącano się do naszego życia. Te juro que yo voy a defender mi derecho a amar. Będę bronić tej miłości. Es que ya no lo vas a tener que hacer. Nie musisz. Nadie se va a interponer. Nikt już nie stanie nam na drodze. Somos tú y yo, Paloma. Od tej pory zawsze będziemy razem. Nadie nos va a separar. Nikt nas nie rozdzieli. Estupendo. No creí que Diego fuera tan. Nie sądziłem, że Diego jest aż tak głupi. Jeśli się pobiorą, ich dzieci będą miały prawo do części majątku. Tranquila, Barbara. Es muy difícil. Trudno jest począć dziecko w więzieniu. ¿No te parece? No me digas que ya te decidiste a sacar. Zdecydowałeś się wyciągnąć na jaw tę sprawę? En eso habíamos quedado, ¿no? Tak, uzgodniliśmy. Ya tengo todo perfectamente. Wszystko już przygotowałem. Y en la próxima junta de consejo, podczas następnego zebrania zarządu przedstawię swój pierwszy raport i zaskoczę całą rodzinę. Voy a dar la sorpresa a la familia. Supongo que me permitirás estar presente. Pozwolisz mi przyjść? Pero en primera fila. Usiądziesz w pierwszym rzędzie. Y lo de la finca San José? A co z posiadłością San José? Es otro asunto que tenemos que arreglar. Mira. Ese va a ser nuestro punto de negociación. To nasza karta przetargowa. Jeśli robotnica chce uwolnić się od zarzutów, musi oddać nam hacjendę i zniknąć na zawsze. ¿Piensas negociar con ella? Chcesz z nią negocjować? Por favor, Fabián. To przecież własność rodzinna. Es parte de la herencia de la familia. A ver, ¿por qué no me entiendes, Bárbara? Czy ty nic nie rozumiesz? El plan. Mówimy jej, że rezygnując z San Jose, pozbędzie się problemów. A to naturalnie nieprawda. Odbierzemy jej San Jose, a ona i tak trafi do więzienia. Do zobaczenia. Może pojedziemy dziś po meble do pokoju dziecięcego? Sí, claro. Dobrze. Voy a estar aquí con Ángela. Będę u Angeli. Espero. A por cierto, Juan Francisco me encargó que te dijera. Juan Francisco kazał ci powtórzyć, że babcia chce z tobą rozmawiać. No sé. Nie powiedział o czym. Pues supongo que tiene que ver con todo esto. Pewnie o tym wszystkim. Bueno, yo más tarde le llamo. Zadzwonię i przyjadę. ¿Qué pasó? Dime cuáles son esas buenas noticias. Gracias. Leonor, ¿qué Aurelio está? ¿A co z Aureliem? Dibujado, que sírvele también, ¿no? Como si nie jest duchem, prawie. Sigue enojada contigo, ¿verdad? Nadal się gniewa? Pues sí. Bardzo przeżyła to, co zrobiłem. Życzę ci, żebyście się pogodzili. To wspaniała kobieta, a ty ją kochasz. Czemu byłem takim idiotą? Zamieniłem najlepsze na najgorsze. Czasami trzeba utracić coś, żeby to docenić. To samo przydarzyło ci się z Dianą, prawda? A ja to nie pasło. Aurelio, dime una cosa, ¿qué tiene Casablanca? Co takiego ma w sobie Casablanca, że nikt nie jest tu szczęśliwy? Nie wybacza błędów. Prędzej czy później musisz za nie zapłacić. Matilde chce z panem rozmawiać. Zachowuje się jak wariatka.
Espérate, Matilde, espérame. Es que, ¿qué tienes? Co ci jest? Co się stało? Dios, se murió. Mój wuj nie żyje. No. De qué estás hablando? O czym ty mówisz? Mi Dios se murió. Właśnie się dowiedziałam, on nie żyje. Se murió. Pues lo siento, Marcia. Si te pensabas echar para atrás, Roberto Avellaneda posiada informacje, dzięki którym może zniszczyć Fabiana. Co mu dałeś? Wszystko. Rejestry dotyczące ładunków, potwierdzenia wysyłki oraz odbioru. Jesteś pewien, że Fabian nie może podważyć tych dowodów? Jeśli my odkryliśmy aferę, to ktoś inny również mógł to zrobić. No creo que haya sido tan descuidada. Pues para eso están los disquetes que właśnie tienes. Dlatego masz dyskietki. Es que... Yo no tengo nada. Już ich nie mam. ¿Qué? Destruí esos disquetes. Zniszczyłam je. ¿Qué hiciste? Co takiego? Lo tuve que hacer. Musiałam. Si no hay ninguna prueba en contra de Fabián. To był jedyny dowód przeciwko Fabianowi. Nie wierzę. Przyznaj się, że nadal go kochasz. Wystarczy. Co ty wyprawiasz? Traktujesz tę sprawę zbyt osobiście. Chcesz się zemścić, nie biorąc pod uwagę własnej córki. Nie waż się tak mówić. Nawet dzisiaj spełniałem jej zawczętki. Nieprawda. Prosiłam, żebyś przestał się wtrącać. Kochasz Fabiana czy nie? Tak. Sigo enamorada de Fabián. Nadal go kocham. Y lo único que estoy esperando es que chcę, aby zrozumiał, że jestem jedyną kobietą, która... Czy ty wiesz, co zrobiłeś? Nie mogę uwierzyć, że nie masz godności. Nigdy mnie nie uderzyłeś. ¿Qué vas a hacer? De veras se ve muy mal. Kiepsko wygląda. Es que no creo que sea conveniente que nie może zostać na Haciendzie. Odwiozę ją do domu i zaopiekuję się nią. ¿Quieres que te acompañe? Jechać z tobą? No, gracias. Nie, dzięki. Más necesario. A lo mejor hay que llevarlo a Jalapa. Trzeba będzie zawieźć ją na pogrzeb, jeśli to w ogóle prawda. Nie mogę opuścić Casablanki, tym bardziej teraz, gdy grozi nam rdza. Ale z drugiej strony nie mogę zawieźć Matildę. Nie musisz nigdzie ze mną jechać. Chciałam tylko, żebyś wiedział o wuju. Zaczekaj, odwiozę cię. Nie chcę. Masz dużo obowiązków, a ja znam drogę powrotną. Nie wygłupiaj się. Zawiozę cię i zostanę z tobą. Naprawdę? Chcesz być ze mną? No. Dotrzymam ci tylko towarzystwa. Aurelio, nos vemos mañana. Widzimy się jutro. Ten cuidado, Jeremy. Uważaj na siebie. Lo siento mucho, Matilde. Przykro mi, Matilde. Chodźmy. Qué raro está todo esto, no? Podejrzana sprawa. Matilde es rara. Matilde jest dziwna. Muy rara. Y tú nunca volviste a saber. Miałaś jakieś wieści o Josefinie? No. Nie. Nada. Bueno, voy a seguir allá. Pojadę za Jeremim. Aurelio. Cuídate, sí. Bądź ostrożny. De qué se trata esto? O co chodzi? Siéntate, Fabián, te estábamos esperando. Czekaliśmy na ciebie, siadaj. Ah, sí. Y ahora qué me van a decir? Chcecie mi powiedzieć, że nie należę już do rodziny i nie mogę używać swojego nazwiska? Deja de hacer melodrama. Nie wygłupiaj się i siadaj. Díganme de qué se trata. O co chodzi? Se trata del cafetalero, Fabián. O cafetalero. Estoy dispuesta a vender. Mogę sprzedać ci firmę.
¿Por qué no me lo dijiste, Paloma? Dlaczego mi nie powiedziałaś? Bo znam Fabiana. Fabiana está buscando la Szuka tylko okazji, żeby zrobić nam jakieś świństwo. Gdybym od razu ci powiedziała, poszedłbyś do niego z awanturą. I to właśnie zrobię. Ten drań nie będzie ci więcej dokuczał. Czy możesz? Nerwy nic nie pomogą. Powinieneś raczej zastanowić się wspólnie z babcią, jak rozwiązać ten problem. Oczywiście. Ale nie ja jej to powiem. Doña Soledad, me acompaña. ¿Pojedzie pani ze mną? No. No, ¿cómo crees que te vas a llevar a mi mamá? ¿Chcesz zabrać mamę? Pues entonces vamos todos. W takim razie jedziemy wszyscy. Pero este problema jeszcze tiene dziś que musimy załatwić tę sprawę. Vamos. No. Wersja polska TVN. Tekst Marta Śliwińska. Czytał Mirosław Utta.